Halo, witajcie! Tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym odcinku Zajzaczka. Wracamy sobie do gierki. Ja bym jakąś zwykłą postacią elegancją sobie zagrał dzisiaj. Efcią nie mam hasza nawet. No co ty gadasz? No to trzeba dzisiaj zrobić efcią hasza. Mam nadzieję, że wyjdzie efcia na hasza. To wcale taka łatwa nie jest, szczerze mówiąc, bo statystykami nie grzeszy. Tak jak ja inteligencją. Monster Manuela sobie bierzemy. Biorę go ze sobą? Nie, chyba jednak zostanę przy Razor Blade'zie. Jakby mi za każdym razem dawał sukubusa, to na pewno bym go wziął, ale on nie będzie za każdym razem dawał sukubusa. Speed Upik, Are You Wizard? Dwie takie same piguły. O, Lockdown Health, aha. No super. Nie no, cieszę się, oczywiście. Szczerze nawet nie zobaczyłem, jakie inne statystyki mi zmieniło. Wiem tylko, że dostałem Hrodauna i jakoś specjalnie mnie to nie cieszy. No cóż, Black Upa chyba dostałem, bo mam szczęście jeden. Ręcz mam 5,50, więc też taki trochę do dupy. No te piguły takie Nie poszalały. No nic, lecimy sobie dalej. Jak tam się widzowie dzisiaj czujecie? Ja właśnie wróciłem od pani doktor. Dostałem antybiotyk, probiotyk. I co ciekawe, oprócz zaczerwienionych gardła i migdałków mam refluks żołądka. Dostałem na refluks żołądka leki, od tego miałem podobno nudności. Nie wiem, mam nadzieję, że podziałają te leki, bo już mam dosyć bycia chorym. Ale jak elegancko dzisiaj było pani doktor normalnie. Pierwszy raz miałem tak, że wszedłem, byłem umówiony na 11:45. Wszedłem 11:40 do przychodni. Z gabinetu, do którego ja wchodzę, ktoś akurat wychodzi, jakaś pani. I ja się pytam jej: nikogo już w środku nie ma? No nie. Pukam, wchodzę. No czekałem dosłownie na wizytę 3 sekundy. Jak nigdy, a już się po prostu, już chciałem się najeść po prostu, jak wiecie, na kanapki, na wycieczkę po prostu narobić tego. Bo tam zazwyczaj to mi się tyle czeka, że to jest masakra. A przychodnię mam taką, no się trochę poprawia, ale Jezu, jeszcze 2 lata temu do mojej przychodni nie było kolejki telefonicznej. Uj, super wafer! Nie było kolejki telefonicznej, więc jak ktoś tam dzwonił w tym czasie, jak ty dzwonisz, ktoś gadał, to się nie dodzwoniłeś. Jak w tym czasie, jak dzwoniłeś, ktoś inny się dodzwonił, to się nie dodzwoniłeś i musiałeś stać i non stop klikać zadzwoń, 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 zadzwoń. Nie rozumiem tego, to jest głupie, po co coś takiego? Tu wchodzę? Nie wchodzę. Idziemy sobie dalej. A daj bomby. O, dobra, 4 bomby i tak są, bo jest podwójna. A ja tutaj bym otworzył zwykłą skrzynkę, a tu bym otworzył tą skrzynkę. I może coś dobrego dostał. Nie rozumiem też, ja nie wiem. Dzwoniłem, w ogóle się umawiałem do lekarza jeszcze. Piątek. Dobra, wejdźmy sobie tu. Sulharcik, super. Shot speed up może być. 48 hour energy, bez różnicy. Chciałem się umówić jeszcze w piątek do przychodni i dzwonię o 14 chyba i się pytam pani, no czy mogę się umówić do internist. Nie, proszę zadzwonić jutro o 7:30. Dlaczego? No bo na dziś już nie mam miejsc. Ale no to mnie pani umówi na jutro. Ale nie mogę pana umówić na jutro, musi pan zadzwonić jutro o 7:30. Ja mówię: dlaczego? Takie są zasady, proszę pana. Mówię, no dobra, ale zapomniałem. Zresztą mnie się też chyba powaliło, bo sobota była wtedy. No to zadzwoniłem teraz. Wczoraj dzwoniłem. No i wczoraj dzwonię o 12. Dzień dobry, mogę się umówić na internisty? Na jutro 11:45. Może być? Może być. Dziękuję, do usłyszenia. Nie rozumiem po prostu, o co chodzi. Czemu to nie ma jakiejś ciągłości, te zasady? Nie wiem. Ale fajny secret room w ogóle. Ej, zarąbisty secret room. Ivy Bug jakbym dostał na tej... O, serduszka uciekające. Na tej postaci jakbym Ivy Buga dostał zamiast tego... to by było... Ojojoj. Ale dobrze. Czy nie? No teoretycznie też nie mogę zbić do takiej ilości zdrowia. A ten damage up z Razor Blade'a to ja mam hatpu na niego. Idę sobie, nie wiem, do sklepu. Wow, widzę sklep, tylko nie mam do niego klucza.
I może kluczyk jakiś ogarnę. Oj, tu se nawet wejdę do boss challenge roomu na eleganckości. Tam mam chyba też kartę full, więc nie będę musiał się nawet tutaj z przeciwnikami męczyć i nie będę tracił czasu na walkę z haszem. Kluczyk jest, ale tu jest karta full. O, ale to wszystko jest przemyślane, o mój Boże. No to jest... Oj, 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 tu takie umysły pracowały, że wam się w głowie nie mieści. Dobra, biorę sobie kluczyk. Coiny, wchodzę, zgarniam, dziękuję, do widzenia. No i siema, i lecimy do sklepu, pieniądze mam. Może coś ciekawego mi się uda kupić. Kochani widzowie, właśnie odnośnie tego lekarza, nie wiem jak będzie z odcinkami kolejne dni, ja się dzisiaj czuję tak w miarę, ale to się cały czas tak zmienia. High mind, no dupa. Kolejne piętro, a jeszcze walka z bossem, no ta, no dobra, to walka z bossem. Dzisiaj się jeszcze nawet czuję, ale wiecie, kolejne dni, jak jestem teraz na antybiotyku. Nie zdziwcie się, jak po prostu odcinka o 15 nie będzie, postaram się nadal nagrywać codziennie, ale no to różnie może po prostu bywać. A jak ktoś nie widział, to wczoraj był wieczorem jeszcze w nocy. Wieczorem w nocy, w nocy był wczoraj stream z Minecrafta, z budowania, a na drugim kanale. Kanał Rywcia się nazywa, przypominam, na nim wychodzi też seria z Goticzka. Mam Spells, wezmę i szczerze nie będę szedł na Devil Roomy, bo mam możliwość zdejmowania sobie zdrowia. A jak ja mam tak dużo zdrowia, ja teraz bardzo chciałbym dostać Sacrifice Rooming. Jak ja mam Wafera, to Sacrifice Roomy to jest... Oj, 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 co to jest? Tylko za bardzo zdrowia nie mam. Ale teraz serio, dostałbym jakieś czerwone serducha. Wbijam do Sacrifice Roomu. Oddaję sporo zdrowia i jestem w stanie zgarnąć dodatkowy item z Angel Roomu. Teleport do Angel Roomu jestem w stanie dostać. Soul Hearty jestem w stanie dostać i to się... Jakbym dostał Soul Hearty, to to by się zwróciło, szczerze mówiąc, bo... Stracę chyba tylko 4 serduszka albo 4,5, a dostanę 7 Soul Heartów, więc... Całkiem niezły deal jak dla mnie. Deal, deals. Podobno jest taki sklep, dużo mi piszecie o sklepach jakichś, których u mnie nie ma i nigdy ich nie widziałem, a tam są podobno jakieś fajne rzeczy. W deals są podobno rzeczy z Wielkiej Brytanii. Brakuje mi sklepu, w którym są rzeczy z Wielkiej Brytanii, bo mi brakuje Tesco, naprawdę, ja po prostu tak... Płaczę za Tesco. Oddajcie mi Tesco. Robić całe życie zakupy w jednym sklepie i nagle go nie ma. Mało co kojarzę te sklepy przed Tesco. Pamiętam, że jak byłem mały, to nie było Tesco u mnie, tylko był Leader Price. A jeszcze obok Leader Price'a, zanim takie duże Tesco się otworzyło, był inny sklep. Nie wiem, czy on nadal istnieje, ale on był super. On wyglądał... W sensie, ja wiem tylko jak wyglądał z zewnątrz i zarąbiście mi się podobał. To był sklep, się nazywał Champion. I to był taki duży hipermarket, bo teraz w tym miejscu, gdzie jest ten Champion... Gdzie był ten Champion, jest Castorama. No to Castorama w małym sklepie raczej by nie była. Kluczyk, torba, ale syf, itemy tutaj, kurde. Kurde, faja, no. No nic, lecimy dalej. No a teraz robię zakupy w Kauflandzie i ten Kaufland tak nie wiem. Na czerwono, co to jest za kolor sklepu, no? Jakbym do ZSRR wchodził, nie podoba mi się to. Range down, dobra, zasięg mam tak duży, że dużo to mi nie zmieni. Tu jest raczej droga do walki z bossem, więc pewnie będę musiał się cofać niestety. O, chodź tu, kolego. A jest, droga do walki z bossem, tak jak myślałem. No nie ominę treasure roomu, bo nie mam jakichś złych statystyk, ale mógłbym mieć lepsze. Na dodatek liczę, tak jak mówiłem, na ten... O, no jest super, 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 super. Dawaj grzyby. Ach, liczyłem na... O, pigułkę, która jest... I can see forever, na kolejne piętro, git. Co mówiłem? Nie wiem, może sobie przypomnę później. Lecimy do treasure roomu. O, Tirzapa bym chciał, mam fajna obrażonka. Nie mam za bardzo Tirsów, więc mam nadzieję, że Tirzapik mi się tutaj zaraz trafi. W ogóle nie schowałem? Chyba schowałem. Pierwszy raz dostałem lek, który muszę trzymać w lodówce. Czaisz bazę? Idę do apteki i mówię, no to proszę to i to, znaczy receptę jej dałem. Ona mi to daje, to pan musi trzymać w lodówce. Dlaczego? No bo pan musi. Okej, już się nie kłóciłem. Dobra. Lecimy na kolejne piętro, no. Nie ma Sacrifice Roomu, nawet być nie może z tego co widzę. Walka z bossem, kluczyków mam trochę mało, ale no nie wiem, może się trafią jakieś kolejne piękne kluczyki.
Fistula, Jezu, jak ja cię dawno nie widziałem. No ja zawsze miałem tego moda z moją mordką tutaj na walce z Fistulą, a zwykłej Fistuli to już lata nie widziałem. Tego moda wyłączyłem, bo on chyba jest niekompatybilny z tymi update'ami najnowszymi do Isaaca i My Shadow albo inne tego typu itemy nie działają. Przepraszam, chociaż mogę się mylić. I co, będzie Angel Roaming? Byłoby super. Jest Angel Roaming i jest Irzapik. O kurde. Ale jaja. Habit. No bez sensu, no. No co ty, Habit mi dajesz? Ale za nie wiem, co zawalczę akurat. No nie ten lepszy, no. To już żałuję. Zawsze mam nadzieję, że tutaj zobaczę tego anioła niebieskiego, bo ten czerwony to on ma tyle zdrowia, że to jest masakra z nim się bić. Na tych z takich, no, lepszych niż standardowe, ale blisko standardowych statystyk. I to po prostu strasznie dużo czasu zajmie. A ja na hasza muszę zdążyć. Ale dobra, z drugiej strony ja problem to mam, nie wiem, żeby na boss raz zdążyć, a z haszem to raczej powinno być bezproblemowo. Jedna rzecz mnie interesuje. Czy ja mogę biegać wokół tego ogniska, ono nigdy mnie już nie uderzy? On raz we mnie strzeliło. Wiem, że czerwone ogniska tak działają, że jak raz w ciebie strzelą, jak nie wyjdziesz z pokoju, one więcej w ciebie nie strzelą. Nie wiem, jak działają te fioletowe. Czy one też w ten sposób działają, że rzeczywiście strzelałem tylko raz. Dawaj, tutaj. Jest. Ale ja mam zdrowia. No jeden koń zostawię, nam się dużo nie zmieni. Tu jakiś bloodbag mógłby się trafić, jakby była maszyna do oddawania krwi, ale nie mam za bardzo krwi do oddania, więc... Wejdę i... A wejdę! I wysadzę cię na klucze, co? No, bo czas będę na tobie tracił. Orzesz ty w dupę. Orzesz ty w dupę, no. A gdzie są klucze? No takie średnio worth it, bym powiedział. Nie za bardzo to było opłacalne. No cóż. Lecimy sobie dalej. Boss challenge roomik. No, trochę musiałbym się mocno zbić, żebym tu mógł wejść. Bo to nie działa na czerwone serduszka, tylko na... A, na wszystkie. No już zapomniałem, bo kiedyś działało na czerwone serducha. Tyle lat już grasz. Już nawet teraz ze 2 lata prawie gram w Repentance, a i tak czasami w pamięci mam te mechaniki sprzed Repentance, z Afterbirth Plus, a czasami nawet z Rebirtha oryginalnego. Dobra, kolejny kojnik. I lecimy sobie dalej. Jeden klucz jest, ja bym go wolał użyć, szczerze mówiąc, na sklepie. Chociaż tu już może być grid, więc nie wiem, czy ten kluczyk na sklepie użyty to jest dobry pomysł, jeżeli mi się trafią tam. Jeżeli mi się tam trafi jakaś walka z gridem. No nie, no to może nie. Experimental Pill, a dawaj. Ryzyk, fizyk. Range up, health down. No już ty jesteś dziadem, naprawdę, no. O jera, nawet się nie zastanawiam, co tu jest. Soul of Levi 2 razy widzę, no to już ma... O nie, Bambo, no. Acid Baby, ale syf w ogóle. A gdzie jest Incubus, Succubus? Dawaj, Lovers. The Lovers. O kurde, to dobry pokój jest. A, tylko muszę czerwone serduszka zbierać. Range up i speed up, super. Miałem item jakiś do zjedzenia? Chyba nie, wziąłbym ze sobą Black Runa. Ale syf? Wezmę ze sobą Black Runa, jak będzie jakiś gówno item chyba. To jest gówno item. Tears up, ojejciu, ale super. O, milion razy lepiej. Lovers to jest też w ogóle dobra karta do wzięcia ze sobą, jakbyśmy mieli Sacrifice Room, ale kurde... Kurde, nie ma! Cycu, no nie ma! A mam fazę ostatnio na te, na ten świat według kiepskich. Oglądam sobie te pierwsze odcineczki, jestem już chyba na jakimś 6. Fajnie, to... Nie oglądam tego nawet jako, wiecie, serial komediowy, chociaż oczywiście nadal mnie bawią te niektóre rzeczy. Chociaż nieraz ten humor jest tak głupi, że to jest masakra. Ale... To już się ogląda, nie wiem, żeby się chyba cofnąć w czasie do tych dni, gdy się to oglądało w telewizji, jak jeszcze babka żyła w telewizji, jak to leciało. Za dzieciaka z rodzicami, a jest grita, myślałem, ale syfiasz. Dobra, ja pozwolę Bambo zgarnąć wszystkie coiny. On może się ulepszy teraz na eleganckości. Chociaż dobra, zgarnę to, bo one
będą to zaraz brały i tak. Panie Gridzie, proszę umrzeć. Panie Bambo, proszę zgarniać pieniądze. No jak jest z czasem, tak? Nie najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Nie naj... O kurde. A, no da, ja mogę jeszcze tutaj trochę tych pieniędzy sobie pojawić. Panie Bambo, pan będzie ulepszony. Już pan jest ulepszony. No dobra, no po co mi to więcej tego tyle, nie? O, złoty kojnik za ścianą niepotrzebny. Idziemy sobie, a Bambo mi teraz będzie pomagał w walce z przeciwnikami. No jak mam wafera, wiem, że w sumie dużo obrażeń, kochani, ale mam wafera, więc... Mam wygrane podejście? No, boję się tego mówić zawsze. Bo jeszcze nie wygram, ale... Na 90% mam wygrane podejście. Dobra, lecimy. Walka z bossem. Dobrze, ten tirzapik się trafił. O, żeś ty dziadu, ty. Pan Remigiusz może da syna? Nie dał syna. O Jezu, ale mi się... syna nie dał, ale... Źle też nie jest. Dobra, lecimy sobie na walkę z bossem. Forsaken, troszkę zmieniony. On jest teraz silniejszy, bym powiedział, ale... Kurde, Bambo, jak bomby jeszcze będzie stawiał. Ale się zesrał. Dobrze jest. Matchbook bez sensu, tragiczny item. I całe piętro z nami, lecimy na kolejne. Black Runa ze sobą biorę? Tak jest. Ale kichnę. Ojejcie. O, przepraszam. O, przepraszam, mam nadzieję, że nie było jakoś głośno, jak się odsunąłem. Dobra, lecimy sobie. Do sklepu na tym piętrze? No już nie wiem, ten sklep. Mam tyle pieniędzy, walkę z Gridem mam za sobą. Poszedłbym do sklepu. Ale naprawdę, jakoś tak się cykam, że nie zdążę na tego... hasza jakimś cudem. No to jest raczej małe prawdopodobieństwo, ale no i tak. Tam już nie będę musiał się tak kręcić, nie? Na tym łump. Ale statystyki, jeżeli będę miał takie, jak mam teraz, to szybko przez to u mnie przejdę. Pigułka? I'm drowsy. Uuu, dobra pigułka na hasza. I'm drowsy? Nie wiem, czy nie najlepsza pigułka na hasza. Z pigułek to na pewno, bo przy te pigułki... Co jest lepsze? I'm drowsy czy... Health down? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Walka z bossem, szczerze, nie będę czekał, od razu wchodzę i się potem przejdziemy po piętrze i poszukamy sklepu i treasure roomu oczywiście. Panie potworro, proszę nie pojawiać muszek, bo to trochę upierdliwe jest. Pudzian to go wzrokiem zabija. On swoją po prostu obecnością go ciśnie. Ojej. Devil Room, no co ty gadasz? Breakfast od razu mogę zjeść. I dostałem range upa la kapa, ale syf. No dobra, no i tak mega shada mam zrobionego. Item biorę, małe delirium, troszkę syf szczerze mówiąc. Lepszy ryc niż nic. Idziemy szukać sklepu i treasure roomu, bo... Ojej, co to było? Ho, 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 ho! Kupuję oba itemy. To nieźle. Mam tak dużo pieniędzy, że wiedziałem, że i tak nie wydam tych pieniędzy, ale nie spodziewałem się, że tutaj się stopwatch trafi. Czekaj, się stopwatch za mrzałzi nakłada. Ojejciu, powiedzcie mi, że tak. Ogólnie mam Acid Baby, więc tych piguł trochę będę miał. Acid Baby bardzo często piguły generuje. Więc... Bardzo duża szansa, że jeszcze Amjuazi mi się do walki z Haszem trafi. Jakby się trafił Amjuazi i by się to stakowało jeszcze ze stopłoczem, no to ci przeciwnicy przecież by się nie ruszali wtedy. Dawaj, pudzianie! Schudnij panie. Curse Roomik. No trochę bez sensu, jak już byłem w Devil Roomie. Itemy to tam są tak rzadko, że naprawdę raczej to olewam. Champion, ojej, którego nie mogę rozwalić przed zabiciem innych przeciwników w pokoju. Jeden z najgorszych w grze. Experimental Pill? Speed down? Speed up? Shot speed... Aha, już nie wiem sam. Co dostałem, co nie. A ja was za chwilę przeproszę, bo katar ZW.
No i jestem, sorki za krótkie cięcie. Kurde, ale szkoda, że wczoraj tak po południu mnie przycisnęło i się nie najlepiej czułem, bo miałem fajny już pomysł na losy wtorek. Nie grałem w tę grę, ani nawet nie widziałem z niej let's playów, ale za zdjęcie fajna wydaje. Chciałem nagrać Blasphemousa. O Jezu, Bloody Las jest taki dobry na tą postać. Blasphemous, chyba tak się nazywa ta gierka. To jest takie, nie wiem, ze zdjęć i opisu połączenie Dead Cellsów, Dark Soulsów. Coś w tym stylu. I się zastanawiałem właśnie, jak to wyglądać, to nie jest jakaś fajna gierka na losowy wtorek, tak żeby może z tego nawet jakąś mini seryjkę zrobić, bo tak tylko w Isaaca i Brota to grać, trzeba coś tam już to zmienić i drugi odcinek jakiegoś dnia musi wlecieć z czegoś nowego. Jak macie pomysły na fajne gierki, piszcie dzisiaj pod dzisiejszym odcinkiem, bo ja nie jestem zawsze w stanie spamiętać wszystkich tych propozycji, których pisaliście wcześniej na streamach i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Treasure roomik. No to ogólnie jest item DPS-owo na plus, bym powiedział. Trochę denerwujący czasami, może nam zadać obrażenia, ale zdrowotnie jest nieźle, ja bym sobie wziął. Full health wezmę na walkę z haszem. To jest w ogóle piętro, na którym ja jeszcze na boss rush może zdążę. O, hej. To jest lepiej rzeczywiście z tym. Zwiększ sobie obrażenia na resztę piętra. Lepiej jest z tym czasem niż myślałem. Kurde, no nie, nie sklep tutaj. Miałem nadzieję, że tu będzie. O, sobie sam zadałem obrażenia. Miałem nadzieję, że tu będzie walka z bossem. A po drodze jeszcze, żeby mi się trafił, może. Lepsze curse roomy? A weźmy. Czerwone serducho, nie ma czasu tracić tutaj nic. Dawaj, coiny na 3 piguły. Experimental pill. I'm drowsy, I can see forever. Dobra, bierzemy I'm drowsy. Jak jest z czasem? 30 sekund. Oj, nie zdążę już. Oj, nie zdążę już. No. No dobra, trudno się mówi. Lecimy sobie dalej, tyle. D4 jakby było, używałbym? I teraz mam zarazem dobre i nie. Nie wiem. A, nie mam klucza. No to nieważne. Chyba bym zmienił te itemy, powiem wam. Tylko kluczyka potrzebuję. No jest karta full, ale mówię, na bossa już nie zdążymy. Aczkolwiek raczej bez problemu na walkę z haszem zdążymy. 10 minut jeszcze na kolejne piętra, dwa mamy, więc luz, a na nich już nic tam innego nie ma. Lakapik jak najbardziej spoko. I'm drowsy biorę ze sobą, mam nadzieję, że się stakuje. JB Bug to jest item do zjedzenia raczej, albo do wzięcia po prostu w ten sposób. No i kartę full olewam. I jest walka z bossem. Kurde, jakbym tutaj poszedł, ale wszystko ładnie obok siebie. Kamień z kartą full i od razu walka z bossem. No dobra, lecimy. Klucz już raczej nie będę potrzebował przez dłuższy czas. Na łum mam nadzieję, że zgarnę klucze na walkę z haszem, żeby mieć na skrzynki i treasure roomy oczywiście. A tak to jest względnie spoko pod względem tych znajdziek. O nie, no tych kluczy rzeczywiście ma ławo. I żadnego sacrifice roomu. Ja nie wiem, miałem jakiś mod, co usuwa mi sacrifice roomy? Jak mam podejście, że mogę brać fajne sacrifice roomy, nagle nie mam sacrifice roomów, ale syf. Dawaj, dark rooma, damage upik, lecimy na kolejne pięterko. Obrażenia 10, tirsy 3,60, no to teraz jeszcze jakiegoś tirzapa by dostać i będzie fajnie. Co się nagrywa? Nagrywa się. O, kochani widzowie, w 25 minucie nagrania, przypominam, jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i dziękuję wam, Pysie, za wsparcie. Dobra, HP upa, a wezmę, bo mogę sobie go zawsze zbić bez żadnych problemów. A więcej zdrowia, to więcej do oddania zdrowia, to więcej do zwiększenia damage'a. No więc spoko. Ale tego Amdrowsy na pewno nie zamienię. No i nie wiem, czy jak miałem teraz Eternal Hearta, to mogę używać Ivy Buga, żeby wejść na przykład do Curse Roomu. Trochę się cykam, że mi zabierze najpierw
Eternal Hearta zamiast czerwonego serduszka. Mogłem w ogóle, nie wiem, wbić jakoś... Co mnie uderzyło? Nie wiem. Mógłbym jakoś wbić czaba na te kolce? Żeby on stał w kolcach rzeczywiście i... Sam się zabił? Nie wiem. Ale beznadzieja, nie w tą stronę w ogóle chciałem iść. O nie, no ten tir zap to by się przydał i to tak srogo. O, tirsy mamy bardzo przeciętne. To oni to się chyba na tych kolcach właśnie zabili, bo coś tak za dużo obrażeń otrzymywał ten czap. Ja aż takiego damage'a nie mam, nie ma szans. O, kluczyk na pewno się przyda. I tu w dół? No, zobaczymy. O, dzisiaj obejrzałem bardzo fajny filmik jednego z moich OG youtuberów, którego też oglądam już prawie z 10 lat. Jak nie z 10? No tak, z 10, o Boże. Co roku czekam na tę serię filmików. Wyszła już teraz, można oglądać, czyli Angry Joe Show i top 10 gier tego roku, top 10 najgorszych gier tego roku i top 10 gier, które okazały się największym zawodem w tym roku. Jestem po obejrzeniu właśnie top 10 najgorszych gierek. I żadnej z nich praktycznie nie znałem, masakra. Saints Row to ja znałem tylko i wyłącznie z nazwy, nigdy nie grałem w żadnego Saints Row'a. A pamiętam, jak była ta faza na Saints Row'a trójka, jakby, że to była taka turbo dziwna gra. I to w tamtych czasach było bardzo śmieszne. Dzisiaj mi się wydaje, że raczej tego typu giera by nie przeszła i nie zabawiałaby ludzi na YouTubie aż tak bardzo. Dobra. Dimbulb działa na to, czy nie? Nie działa. No to olewam to, zostaje przy no. High Priestess, nic ciekawego. Kartę Strength oczywiście bym wziął ze sobą na walkę z Hashem i jakąś, nie wiem, Empress kartę też by była spoko, żeby mi zwiększyło statystyki na całą walkę. Trzy klucze mam, więc jest tak naprawdę wszystko, czego potrzebuję. Blastocyst, ciśniemy ziomala. Sądzę, że bez większych problemów sobie tutaj damy radę. No i ten teledyszyn mi się wydaje, że chyba Blastocyst to jest taki najbardziej porąbany boss, że go chyba ulepszyli tak, że on jest unkillable prawie, że HP apik kolejny. Nie, trochę bez sensu, ale dobra, niech będzie. Dawa jeszcze jeden Devil Angel Room, no. Bo trochę bida. Dobra, serduszek mam 3, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O nie. A nie, dobra, myślałem, że zbiłem Blackhearta, a to efekt negatywu po prostu. 6 razy się zbiłem i mam jeszcze serduszko na kolejne piętro, więc super. Tam duch był jeszcze? Co on tam robił? Nie mam pojęcia. Tyle razy się tutaj zbiłem, no bo zwiększymy sobie obrażenia, zdecydowanie, 13 punktów obrażeń, nawet nieźle. Moon teleport do secret roomu, olewam, nie chcę, żebym się... ujejciu. Potem musiał wracać po Amdrowsy, a to jest piguła, którą na pewno chcę zdecydowanie bardziej. Bo mówię, jeżeli to się stakuje, to ja nie życzę Hashowi. To, no, to po nim jest, no co mam więcej mówić, no. I szczerze, mam na tyle duże obrażenia, nawet bez zmiany Fall of Babylon, więc że nie czuję potrzeby teraz zbijania się z tego. Postaram się jak najwięcej czerwonych serduszek zaoszczędzić na walkę z Hashem i wtedy się dopiero zbić. No, bo teraz mam znowu 3 serducha, znowu 6 razy będę mógł sobie zadać obrażenia. A tam jeszcze są złote skrzynki, z których może też coś dostanę. Sklep, z którego może dostanę kolejne czerwone serducha. O, tu karciocha była, zobaczymy jaka. A jak jest czasowo, tak mówię, że idziemy na Hasha. Nie, no dobra. 5 minut tutaj raczej jeszcze nie spędzę na tym piętrze. Jaka karciocha? World! O, super, to jest karciocha Gituwa. Co bym wolał? Amdrowsy czy... Strength. Strength byłoby lepsze. Ale wolałbym Amdrowsy dla Becky zobaczyć, czy to działa. I ostatnie dwa pokoje. Nie, no obrażenia, 10. Luz Arbus. Teraz jakby się trafiło z Devil Roomu, a mam gwarantowany. Tir zapik jakiś. Jakiś pakcik, coś w tym stylu. Amdrowsy mogę zostawić sobie na potem, a ja wezmę Soul of Isaac do Devil Roomu. No i to jest dobry pomysł. Dobra, was olewam.
Bamba to ma buga jak kiedyś. On kiedyś miał takiego buga na mega szatanie. Teraz już to chyba naprawili. Ale kiedyś Bambo miał takiego buga na mega szatanie, że on stanął na środku pokoju, myślał, że tam jest mega szatan, kogoś bije. Potem znikali przeciwnicy i on już do końca walki z mega szatanem nie robił nic. Nic nie bił. Ale na tych niektórych bossach nadal widzę, że tak działa. Dobra. No to nie jest super item, szczerze mówiąc. O, no i to jest dobry item. To jest bardzo dobry item. Bardzo dobry. Hungry Soul'a chce? Nie, raczej nie. Kamen Conception byłoby super, ale ciut wcześniej. Ja biorę Drowsy i lecimy sobie na walkę z Haszem. Dawno nie miałem noża, tak żeby był po prostu nóż. Żadnego innego jakiegoś dziwnego efektu. Podwójne użycie przedmiotu aktywnego to bez sensu. Bardzo złe się itemy trafiły, szczerze mówiąc. Infestation 2 jest super. Klucz jest jakiś do kupienia, jest jeden i tu kolejny dostaję. Ha! No nie, prawie. Rakiet in the jar syl, antigravity tears, jak działałem na nożu? Tearsy mi po prostu zwiększają i to tak ładnie, więc spoko. Mam zadziwiająco mały damage. No. Mam szokująco mały wręcz damage. O! O, ty byku! Ale żeś dał jak nigdy. Tak to mógłbyś zawsze. Pozdrawiam w ogóle widzów teraz, którzy oglądają. Odpalili początek odcinka w łóżku i teraz śpią. Zrobię wam koszmary. Jesteś małym dzieckiem w supermarkecie. Na zakupach z mamą. I się zgubiłeś. I się potem ktoś budzi rano, nie wie o co chodzi. W Tesco się jeszcze budzi. Bo w Tesco to bym się ze szczęścia popłakał, jakbym się obudził. Dużo, tanio, Tesco. Nie, no nie. Ja mam nadzieję, że do końca mojego życia Tesco jeszcze wróci do Polski. Ale raczej szanse na to są marne. To netto jest teraz, netto. Drogie jest to netto. Ja mam wyobrażenie o pewnych sklepach. Mam na przykład wyobrażenie o netto takie. Nie wiem czy prawdziwe, ale powiem wam moje wyobrażenie o wszystkich sklepach. O netto mam wyobrażenie takie. Jest to sklep drogi. I w porównaniu z innymi hipermarketami. I są tam rzeczy, których nie ma w innych sklepach, w małej ilości. I jest bardzo dużo rzeczy podstawowych, które są wszędzie, ale nie ma w netto. O Lidlu, jakie mam wyobrażenie, są gigantyczne kolejki. Po jakiego grzyba ja muszę brać paragon, żeby go zeskanować, żeby ten skaner działał, żebym mógł wyjść z auto kasy w Lidlu. To jest tak dla mnie debilne, że nie wiem. Ale jest w miarę tani. Ma dobre pieczywo pierwszego dnia, a drugiego jest niejadalne, jest jak kamień. No i ma dużo takich rzeczy z czapy, aczkolwiek żadnej z nich nie chciałbym kupować. Biedronka, mały wybór, ale tanie rzeczy i się poprawiła. Kiedyś to był dla mnie sklep, który śmierdział i było tam pełno żuli. A teraz jest git, jest czysto i jest przyjemnie. Lubię Biedronkę nawet. Lecimy dalej na Darkroom. No i sklep, w którym najczęściej robię zakupy, Kaufland. Kaufland jest w miarę tani. Chyba nie najtańszy, ale jeden z tych najtańszych. Duży wybór, bo mam duży Kaufland u siebie w mieście. Ale też brakuje paru takich podstawowych produktów tam, ale ogólnie nie ma tragedii. Ale jest sklepem bezpłciowym. Ten kolor w ogóle się niczym nie wyróżnia. Tam powinni coś zmienić, jakiś image tego sklepu. Z czym się kojarzy Kaufland? No z niczym. Z niczym się nie kojarzy. Ten sklep jest bezpłciowy. Ale mają najlepsze kasy samoobsługowe, bo mają te same kasy samoobsługowe, które w Tesco po raz pierwszy wprowadzali. Bo w Tesco były pierwsze kasy samoobsługowe u mnie w mieście. I to są najlepsze kasy samoobsługowe. Nie ma problemu, żeby tam parę produktów, na przykład z pieczywa, zgadnąć. Jest wszystko git, wszystko działa. Nienawidzę kas samoobsługowych. I taka jest kasa w Biedronce, chyba że ją poprawili. A fajnie, że mam Drowsy na walce z Haszem. O Jezus, no, super. O w dupę, o jestem głupi. Się zagadałem o sklepach jakich.
Już je, no nie wiem, nadelam. Chyba, że jakimś cudem dostanę przejście na walkę z Mega Szatanem, to by było spoko nawet. Nienawidzę kas samoobsługowych, w których jak wkładasz pieczywo, to musisz kłaść pieczywo pojedynczo. W sensie, wiesz, jak masz jednego rodzaju bułki i innego rodzaju bułki, to musisz najpierw skasować te bułki, a potem tamte. I tak jest w Biedronce. Nawet się pytałem, no i się mi mówi kobita, że nie można tak. Więc chyba głupi nie jestem. Ale... O czym ja gadam w ogóle? To jak ktoś miał sen, no to teraz o hipermarketach to bez kitu będzie miał sen. Ja zawsze jak kupuję chleb, bułki, cokolwiek innego, to biorę jedną torebkę i wszystko kładę do jednej torebki, bo po co mam brać dwie torebki na to pieczywo? I w Kauflandzie sobie zaznaczam, że mam to, to, to i to. I git, łapię. A w Biedronce muszę zaznaczyć to i to mi już każe kłaść to na kasę. A tam mam inne rzeczy i się waga nie zgadza. I muszę wyjmować i muszę mieć każdą torbę inną do innego. No i syf. Jeszcze Dino, w którym nie robię nigdy zakupu, bo jest strasznie daleko ode mnie. Dobra, Perro będzie śmieszniejsze jak Amdrazy. Amdrazy wezmę na walkę z szatanem. O, zobaczymy na niej czy działa. A to co to jest? Zabieram jego spasjonego Devil Deala. Muszę wybrać jeden z dwóch, czterech deali. A, i oddam jeden item. A, to jest bardzo fajny w ogóle ten. Bardzo fajna karta. Range up za damage up. Znaczy damage up i... runkę. Super. Słow Magdalin. Syf. No, ogólnie na tą postać nawet dobre, ale... syf. Co miałem? Petro na kolejne piętro. Słow Magdalin. Cyk. I'm drowsy. Lecimy. Czy działa? Wydaje mi się, że działa. No nie mów mi, że to też wpływa na czas, zanim się zrespi. O Jezu, to działa. Trudne to jest do unikania, nie powiem, że nie. O Boże. Jaki zadowolony, pierwszy raz ten uśmiech jego widziałem. To nie, no takiego słowa to jeszcze nie grali. Wracając do Dino. Dino to jest sklep, który mam daleko od siebie, więc nigdy w nim zakupów nie robię, ale moja siostra robi ciągle tam zakupy. A jesteśmy na wspólnej grupie na WhatsAppie i ciągle tam jakieś deale i tak dalej. I z opowieści mojej rodziny i znajomych, Dino to jest chyba najtańszy sklep, jaki istnieje. Z gigatani. Mamy znajomego, który pracuje właśnie, albo jego znajomy pracuje dla Dino. I on jest geodetą czy coś? I działek szukają pod Dino i mówi, że jest taka chora ekspansja Dino na wschód. Więc jak mieszkacie na wschodzie kraju, szykujcie się. Dino do was nadejdzie. Dark Princess Crown, super item. Chociaż nie na to, no ja ten efekt. Perthrow, nie chcę 9 żyć. Remembrance of the Forgotten. Mała czaszka będzie pojawiała się w każdym pokoju. Podnoszenie czaszki da mi familiara tymczasowego, który kopiuje moje tirsy i staty. Gdy familiar się skończy, czaszka pojawia się i może być podniesiona po raz kolejny. Ciekawe, ciekawe. No jest czacha. Ajaj, ona zwykłymi pociskami strzela. Ej, to nawet nieźle. Ja mam anti-gravity tirsy, więc tak, nie wiem, to raczej jako tarczę dla siebie będę utrzymywał. Szczególnie zwracając uwagę, że to jest większość bossów na tym piętrze, a bossowie na obrażeniach 8 przy nożu to się meltują, a nie istnieją. Bossowie liżą masło, widzowie. Do widzenia panu. Kluczyk zupełnie niepotrzebny, niestety. No i co? Ojejciu. Dobra, nic się nie stało. Dużo zdrowia. Nie no, ten wafer to dzisiaj... Już bym dawno nie żył, jakbym tak grał z tym waferem, ale mówię, mamy wafera, to sobie mogę pozwolić na luźniejsze granie. No i walka z The Lamp. Nie powinna być za trudna. 25% szans na przejście do Delirium. Delirium mam zabite, więc szczerze, bez większej różnicy. A tam w ogóle odblokowałem chyba tą F-cią, jeżeli dobrze kojarzę. Po walce z Haszem.
taki. A nie, to jest... O nie, to jest teraz bardzo dobry item po zmianie. Dobrze, że go odblokowałem w końcu. To jest jeden z najlepszych itemów, jakie teraz można dostać, jak go zmienili. On jest świetny. No nic, dobra. C, podejście. A mi już gardło siada. No nic, kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Wszystkim śpiochom życzę słodkich snów, karaluchy pod paluchy i co? Widzimy się niedługo w kolejnym już odcinku. Dzięki wielkie, trzymajcie się i cześć, pa, pa!